17 lipca wspominamy błogosławione Teresę od świętego Augustyna i towarzyszki, dziewice i męczennice. Podczas rewolucji francuskiej władze zamknęły w 1792 roku klasztor sióstr karmelitanek w Compiègne. 14 września tego roku zakonnice opuściły klasztor i założyły świeckie ubrania. Podzieliły się na cztery grupy mieszkające w niezbyt odległych od siebie domach. Przez kolejne dwa lata żyły w nich, przestrzegając w miarę możliwości zasad życia zakonnego. W 1794 roku oskarżono je o życie we wspólnocie zakonnej. Zostały aresztowane i uwięzione w byłym klasztorze wizytek. 12 lipca przewieziono je do więzienia w Conserie w Paryżu, a 5 dni później skazano na śmierć. Zostały zgilotynowane 17 lipca 1794 roku na Place du Trône Renvers. Idąc na gilotynę, śpiewały Salve Regina. Jako ostatnią stracono matkę przełożoną, która umacniała siostry. Ciała zakonnic wrzucono do dołu z piaskiem na paryskim cmentarzu Picpus, w którym w późniejszym czasie doliczono się 1298 ofiar terroru rewolucji. Nie było więc szans na odnalezienie relikwii karmelitanek. Były one pierwszymi ofiarami terroru rewolucji francuskiej, wobec których rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Jako pierwsze męczennice rewolucji francuskiej zostały beatyfikowane 27 maja 1906 roku przez Piusa X. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwę świętych męczennic, które za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.